Dzień dobry, Polska fika. Polska fika przedświątecznie. Dzisiaj Polska fika o wielkim sprzątaniu. Z nowego cyklu Muminki na każdą okazję. Włosy nie wyschły porządnie. Cóż dziwnego w takiej wilgoci. Loki opadły, wyglądały jak proste druty. Wszystko było źle. Każda rzecz, nawet poranne uczesanie, tak bardzo ważne, jeszcze ta mimbla w domu i w ogóle wszystko. Dom był wilgotny, zatęchły i zakurzony. Trzeba by go przewietrzyć. Najpierw taki przeciąg na krzyż przez wszystkie pokoje, potem ogromne ilości ciepłej wody i cudowne, wielkie, gruntowne sprzątanie. Lecz gdy tylko pomyślała o wielkim sprzątaniu, poczuła zawrót głowy i rosnącą w żołądku falę mdłości. Na jedną przerażającą chwilę zawisła nad przepaścią. Wiedziała. Już nigdy więcej nie będę mogła sprzątać. Jak ja będę żyła bez sprzątania i gotowania? Przecież nic innego nie warto robić. Zeszła bardzo powoli na dół, a oni tam siedzieli na werandzie i popijali kawę. Spojrzała na nich, zobaczyła bezkształtny kapelusz wuja Truja, rozczochraną głowę Chomka. To jest fragment Doliny Muminków w listopadzie, napisany przez Tuwę Jansson w przekładzie pani Chłapowskiej, wydane przez naszą księgarnię Warszawa 1980. Chciałbym zadedykować nie tylko sprzątającym w domu, ale także sprzątającym, tak ogólnie. Wszystkiego dobrego. Na święta i po świętach i przed świętami. Muminki na każdą okazję. To było specjalne przedświąteczne wydanie do... Nie Doliny Muminków. Polska fika. Dobrego dnia i dobrego tygodnia.